Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Rękawy zakasane, można brać się do pracy. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak u nas... pokażemy Wam z mamusią. Skoro mamusia przyszła, to pokażemy Wam obydwie. Mamusia rozczuchrana, bo wiatr wieje mocno. No dosyć, dzisiaj mocno wieje. Tak. A dzisiaj... mamy świeżutkie mięso z uboju i pokażę Wam, jak tutaj mama, jak u nas w domu robiło się smażeninę, świeżonkę tak zwaną. I co ciekawsze, że najsmaczniejsza, najlepsza wychodzi zaraz z mięsa po uboju. Z takiego już później ciepłe, ono musi być jeszcze ciepłe. Z takiego już na drugi, trzeci dzień już nie będzie ten smak. Owszem, będzie smaczne, będzie pyszne. Z mięsa kupnego takiego już ze sklepu też będzie dobre, ale to nie będzie ten smak. To już będzie smażenina, a to jest świeżyna. I to właśnie różni się tym, że świeżyna jest z mięsa ciepłego zaraz po uboju, a smażenina z mięsa wystażowanego, dobrze odparowanego. Ale uwierzcie mi, smak jest ogromny. I tutaj nawet nie ma co porównywać. Na sam początek słoninka. Zobaczcie, jaka ona teraz jest świeża. Ona jest bardzo taka podatna na wyginanie, wiotka, na ruch. Kroję ją w paseczki. Nie mam kamerzysty, także tutaj statyw mam ustawiony dosyć daleko. Mam nadzieję, że będzie to wszystko dobrze widać. Będę tu w miarę możliwości przybliżać. Takie cienkie paseczki, no tak, żeby wytopił się tłuszczyk. Przy czym tutaj nie można za drobno tego pokroić, bo wyjdą skwarki w tej smażonce, smażeninie, świeżynce. No tutaj zdaję sobie z tego sprawę, że nie macie dostępu wszyscy do mięsa zaraz po uboju. Więc w Waszym wykonaniu będzie to smażenina. W moim wykonaniu jest to świeżyna. Także tutaj tych dwóch pojęć mylić nie można. Mama zawsze jak robiła, to później jak ona zostawała, wstawiała do lodówki i to mogło być na drugi dzień do obiadu, czy z chlebem, czy z kluskami, przy czym już zmieniało smak. Ale też mamusia tutaj, wiecie co robiła, dawała do miseczki, czy do jakiegoś pojemnika, wstawiała do lodówki. I po kilku dniach, jak to stężało, nabrało mocy, jakie to jest do chleba dobre, też robiła w słoiki. I ja dzisiaj pokażę Wam właśnie, jak zrobić super smażeninę, świeżynę do słoika na ciężkie dni. Dzisiaj ja, a kiedyś to robiła mamusia. Dzisiaj córka przejęła. Ale stół został pod mamusię dostosowany. I mamusia ma idealnie, a ja muszę się niestety... To chyba z szacunku do starszych osób oddaję tu właśnie teraz pokłon przy tym stole. Mamusiu, pokłon w Twoją stronę za to, że mnie urodziłaś, wychowałaś, przekazałaś mi tyle. To chyba właśnie ten stół jest na Twoją cześć, żeby Ci codziennie pokłon oddawać. Oj, przy tym stole i makaron robiłam wszystko. Znaczy stół się już zmienił, ale wielkość nie. Ale wielkość nie, wysokość nie. Chociaż nie. Powiem Wam, że z wiekiem lat ten stół coraz niższy się robi. Nie robi się nic. Słoninki tyle dajemy, żeby wytopił się tłuszczyk. I teraz tutaj, mamuś, podpal mi gaz, bo ja mam jedną rękę w tłuszczyku. Muszę umyć. Bo my spragnieni jesteśmy, już dawno nie było. Rodzice uwielbiają to, bo od dziecka się wychowali od i taką świeżynkę, smażeninkę robiło się za, chyba od zawsze. Bo nasza babcia też mówiła, że no, jak... U mnie też w domu, też jak tylko pamięcią sięgnę, to jak... Bo babcia mnie chowała, to też zawsze były dwie świnki, była na Wielkanoc bita. I na Boże Narodzenie. I była to świeżynka. Też była świeżynka. Nie było bez tego. Musiało być nasmażone. No i teraz tutaj topię to na takim niedużym ogniu, bo tu się ma wytopić smalczyk, a nie zrobić taki tłuszczyk ma się wytopić, a nie zrobić skwarek. Ale za chwileczkę przyjdę tu z kamerą i wszystko Wam dokładnie pokażę. A w międzyczasie
jak tam mi się to będzie topiło, mięsko świeże kroję sobie na kawałki. Ja idę po cebulkę, bo do tego trzeba i cebulka. Tak, i cebulka będzie tutaj obierać mamusia. Tak, idę po cebulkę. A mięsko kroję na takie kawałeczki. I teraz jakie to będzie mięso, to tak naprawdę zależy tylko od Was. Nie polecam samego chudego mięsa, bo będzie to za chude, a tutaj jednak musi się zrobić troszeczkę tego tłuszczyku, żeby później to wszystko przechodziło tym, ale to w dalszej części filmu, w dalszej części odcinka. Wszystko po kolei. Słoninka już tutaj ładnie mi się podtopiła, kamera stoi, jakby się napiła przed chwilą, no ale radzę sobie tutaj jak mogę. I teraz pokażę Wam, jak wygląda słoninka. Ona nie jest spalona, ale jest już wytopiona. I teraz, no stój mi tu, mięsko. Mięsa świeżego, takiego prosto po uboju, nie myjemy. Żadnego mycia, bo woda zmieni całkowicie smak tego mięsa. Pozbawi go wszystkiego, co najlepsze, co najdelikatniejsze właśnie w tej świeżynce. I ważne jest, żeby najpierw wytopić słoninkę, tłuszczyk, żeby on był na maksa rozgrzany. Teraz dopiero wrzucam to mięso na rozgrzany tłuszcz. Skwierczy. I ono momentalnie tutaj trzeba przewracać to, żeby się obtoczyło w tym tłuszczu jak najprędzej, z tego względu, że rozgrzany tłuszcz sprawi, iż zetnie się białko w mięsie i pozatyka pory. To jest bardzo istotne, kochani, żeby to mięsko w środku było soczyste. Jeżeli byśmy wrzucili je na wystygnięty tłuszcz, to niestety ono będzie się ogrzewać z czasem na patelce i te pory będą się, to białko będzie się powoli ścinało. Co za tym idzie, pory będą się pomalutku zamykały i zanim się zamkną, no to tutaj bardzo dużo tego soku zdąży zwiać nam z tego mięsa. A gorący tłuszcz momentalnie tutaj to wszystko ścina, zamyka i później takie mięsko jest soczyste. I teraz zostawiam to do smażenia. To się będzie smażyło jak długo, aż mięso będzie miękkie. No to potrwa dobrą godzinę. Kawałki nie są duże, także tutaj się ten czas smażenia też zmniejszy i nie solę jeszcze. Mięso z naturalnego chowu ma w sobie już naturalnie zawartą sól. Gdyby teraz upiec go na ogniu, takie mięsko, bądź stąd wziąć, będzie czuć taki delikatny posmak słoności. Także mięsa naturalnie chowanego, ze zwierzęcia naturalnie chowanego, nie solimy. Widzimy się za chwilkę, no za dobre jakieś powiedzmy 40 minut, ale z Wami za chwilkę. Minęło około 40 minut, chodźcie, zobaczcie. Raz, że ono się troszeczkę tutaj zmniejszyło i zobaczcie jaki ono ma kolor. Ono jest takie różowiutkie, delikatnie różowe. Mięso kupne, które jest na paszach, sztucznie zwierzęta są chemicznie hodowane, karmione, będzie miało taki kolor brązowy, taki ciemny, a naturalne mięso, ono zawsze będzie delikatniutkie. I w środku długość, bo tutaj może ktoś się pytać, jak długo to smażyć, skąd będę wiedzieć, że już jest. Trzeba po prostu próbować. Ono w środku jest przesoczyste i ma już nutkę słoności. Tu podkreślam cały czas, że mięso jest z naturalnego chowu. Dodaję troszkę soli, soli naprawdę niedużo, bo tak jak mówię, ono już tą słoność taką delikatną posiada, naturalną. Pieprz. Pieprz musi być, żeby nadać troszeczkę... Zajechało. Musi tutaj nadać pikanterii. Wegeta. Wegeta z kurkumą, ona tutaj podkreśla smak, daje jeszcze taki fajny kolor, także tutaj około 1,5 łyżeczki tych warzyw, bo to jest wszystko też naturalne,
moja własna, także tutaj nie ma żadnych dodatków chemicznych. Przerwij. Liście laurowe i ziele angielskie. Moja babcia zawsze mówiła liście bobkowe. Nie wiem skąd ta nazwa, ale były liście bobkowe. I teraz to przemieszam i do tego daję cebulę, ale cebulę tak naprawdę już pod sam koniec tutaj tego smażenia, jak już wiemy, że to mięso jest, no dochodzi, że zostało jeszcze te 10 minut, z tego względu, że cebula bardzo szybko się usmaży. To jest wszystko delikatne i jeżeli tutaj teraz do gorącego to wrzucę i smażyłaby się tych jeszcze pół godziny, 40 minut, gdybyśmy dali ją na początku, ona się spali. Spalona cebula nada tutaj gorzki smak. Ta świeżynka będzie nie do zjedzenia. Także cebulka... Jak będzie nie do zjedzenia, no to, ja. Jak będzie nie do zjedzenia, to właśnie ty ją dostaniesz. Chodź, oceń swoim oczkiem tutaj. Smażeninkę, bo świeżynkę, bo już dawno jej nie było. No chodź. No chodź, nie nagonię cię do roboty, nawet pozwolę ci tutaj publicznie przy wszystkich posiedzieć. Zobacz. Świeżynka. O tak, i zgaczka, no jasne. U nas to już tak było, że... Na zdrówko, kamerzystka. I u nas tak było, że jak się tą smażeninkę robiło, to dziadek jeszcze jak żył, tata, Edziu, wokoło garnka tancowali i takie, jak to? Krwiste można powiedzieć, tak? Wyciągali. No i teraz to dosłownie tyle się będzie tutaj smażyć, żeby ta cebulka zrobiła się taka złota. Za chwilkę Wam pokażę. Skoro świeżynka, to w świeżynce nie może braknąć wątróbki. Wątróbka świeża, ona tutaj nada takiego bardzo ciekawego smaku dla tej świeżynki. Daje się ją też już jak cebulę wrzucę. Cebula tutaj dosłownie 5 minut się popiekła i teraz daje na sam koniec wątróbkę. Wątróbka jest delikatna, więc ona się tutaj długo nie będzie już smażyć, bo się przesmaży i będzie sucha. Też jest ważne, aby szybko ją zanurzyć tutaj w całym tym gorącym mięsie, w całym tym tłuszczu, chodźcie, zobaczcie bliżej, z tego względu, żeby tak samo jak z mięsem ścięło się białko w tej wątróbce, żeby ona w środku była soczysta. Podstawowym błędem jest właśnie smażenie wątróbki na zimnej patelce, kładzenie do zimnego garczka czy patelki bądź nierozgrzanego piekarnika. Ona wtedy jest taka sucha w środku, wręcz twardawa, a tu ma być wszystko delikatne. No i jeszcze myślę, że z 10 minut daję ją na sam spód. Pięknie jest zakryta mięskiem, cebulką. 10 minut i będzie finał. I gotowe. Usmażone. I teraz... Pokażę Wam, jak to wygląda na talerzu. Taką świeżynkę jemy tutaj w domu z chlebem. Tak wygląda świeżynka. I teraz można nałożyć do słoika i przechowywać to długi czas na takie ciężkie czasy, bądź tak jak mówię, jest to później bardzo smaczne do chleba. Wyciąga się takie kawałki mięska, kroi się na chleb i naprawdę ogóreczek, pomidorek do tego jest przepyszne. Bądź do miseczki, do lodówki i na bieżąco. Takie mięso może stać długo. Babcia z mamą jak robiły, to stało kilka lat. Teraz takie gorące nakładam tutaj do słoiczka. Oczywiście liście, cebula, wszystko tutaj trafia. Cebula, musicie pamiętać, że ma takie właściwości, jak to powiedzieć, że słoik potrafi, krótko mówiąc, spuchnąć. Co to znaczy spuchnąć? Popsuć się, odpuścić. Dlatego cebula musi być jednak dosyć dobrze wysmażona, ale nie spalona. Tak jak tutaj właśnie mówiłam. I teraz o. Mięsko trafiło, do tego tłuszczyk obowiązkowo.
i jeszcze troszkę. Dobrze by było, gdyby było zalane równo z mięsem, ale to nie jest koniecznością. Tutaj już wedle gustu włożymy jeszcze kawałek i włożymy tego mięska. I teraz tak, jeżeli włoży się to na gorąco, od razu się taki słoik zamknie, można zostawić, on bardzo ładnie zachyci i tak miesiąc, dwa, trzy w lodówce spokojnie postoi, nic się nie będzie działo, ale jeżeli chcecie to robić na zapasy, na ciężkie idące czasy, które gdzieś mogą przyjść, czy tak jak ludzie robili przed wojną, po wojnie, to trzeba to zagotować. Taki słoik do garnka i gotujemy około 40 minut jeszcze. Tutaj dłużej nie trzeba, bo mięso jest dobrze wysmażone. Pasteryzacja będzie za krótko, z tego względu, że jest cebula, tak jak mówię, ona potrafi spuchnąć. Babcia moja mama zawsze gotowały 40 minut i taki słoik stał bardzo długo. Po otworzeniu, nie pytajcie, jaki to jest zapach. Podejrzewam, że wielu z Was robiło taką świeżynkę. Tutaj jeszcze raz podkreślam, nie mylić ze smażeninką, bo smażeninka to jest z mięsa już schłodzonego, wystażowanego ze sklepu kupnego. Świeżynka jest z mięsa świeżego zaraz po uboju, jeszcze ciepłego. Ona ma całkiem inny smak. Choćbyście robili tak samo, dodawali wszystko tak samo, ten smak jest nie do powtórzenia. Także takich przepisów będzie sporo, bo często mnie pytacie, Pani Reniu, kiedy będzie przepis na mięsko, kiedy coś z mięska. Będą, ale muszę mieć na to czas. Dzisiaj z racji tego, że robiłam właśnie świeżynkę na obiad i troszeczkę tak, żeby wsadzić sobie do kilku słoików na chlebek, więc taki przepis się pojawił. Na pewno jeszcze Wam pokażę, jak u mnie w domu robiło się mięso do przechowania bez mrożenia, bo kiedyś zamrażarek nie było, a ludzie sobie bardzo fajnie radzili. Jak takie mięso przygotować, na co zwrócić uwagę, jak je poukładać, jak ukisić słoninę, bo jest bardzo dobra kiszona słonina. Mój tata uwielbia kiszoną słoninę. No i co? No takich przepisów będzie, ale to wszystko jak będę robić sobie gdzieś, no to wtedy będę robiła takie przepisy. Także one będą się pojawiały. Obserwujcie, a wszystkiego się dowiecie, kochani. Na dzisiaj to będzie tyle. Życzę Wam smacznego. Podejrzewam, że już wielu, tak jak często mi piszecie, ośliniłam się przed ekranem, dostanie ślinotoku, ale naprawdę warto, jeżeli macie możliwości zrobić taką świeżynkę, bądź nawet smażeninkę, róbcie, bo to jest coś pysznego. Polecam, wytestowane prostym sposobem, takim starym, bez jakichś tam szkół wydziwiania, można coś takiego zrobić. A na dzień dzisiejszy życzę Wam dużo, dużo radości, dużo przede wszystkim zdrowia i energii, energii. Będzie odcinek, skąd brać energię w naturalny sposób. Często pytacie, skąd ja biorę tyle energii. Będzie odcinek, wszyscy ją będziecie mieli, ale to też oglądajcie. Do następnego. A jednak jeszcze jestem. Zapomniałam pokazać Wam, jak takie mięso wygląda w przekroju. Chodźcie, kochani, bliżej. Wiekopomna chwila. Zobaczcie, jakie ono jest delikatniutkie pod dotykiem noża i jakie soczyste w środku. Nie jest mięso suche. Tutaj jest piękne różowiutkie. Tutaj zobaczcie, jakie ma piękne kolory. Tak wygląda naturalne, świeże mięsko. Zobaczcie, to jest wszystko soczyste. Nie jest suche. Pod dotykiem się bardzo ładnie ugina. No i teraz już, bo ja też zaraz dostanę ślinotoku. Rodzina już czeka na świeżynkę, także kończę. Pa!